Według ostatnich badań profesora Czapińskiego, to jest, te badania nazywają się diagnoza społeczna, Polacy są szczęśliwi. 90% z nas deklaruje, że jesteśmy zadowoleni z naszego życia. Te obszary, które uznajemy za najbardziej wpływające na nasze poczucie szczęścia, to życie rodzinne, narodziny dziecka na przykład. I co było zaskakujące, że narodziny dziecka były bardziej szczęśliwym wydarzeniem dla mężczyzn, niż dla kobiet w naszym kraju. Więc ta sfera rodzinna, znajomości, przyjaciół i takiego życia społecznego jest postrzegana najwyżej, natomiast praca jest na szarym końcu. Polacy zaczęli ją definiować nie jako szczęście, a jako sposób zarabiania pieniędzy na szczęście, tak? Czyli na zakupy z tym szczęściem związane, czy właśnie budowanie życia rodzinnego. Więc w tą stronę idą myśli Polaków, z tego jesteśmy szczęśliwi.